Siemanko, z tej strony Sermisiek. W tym materiale przedstawiam Wam 20 top survivali, na które z pewnością czeka mnóstwo graczy. Szczególnie, jeżeli lista tytułów zapowiada się mocarnie. Jesteście ciekawi, co tam się szykuje? To rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy. Sons of the Forest jest drugą odsłoną popularnego cyklu survival horrorów, zapoczątkowanego w 2018 roku, w której wcielamy się w rozbitka, którego podróż na pokładzie śmigłowca zakończyła się katastrofą w samym środku bezkresnego lasu. Naszym zadaniem jest odnalezienie zaginionych towarzyszy i odkrycie sposobu na ucieczkę z tego miejsca. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż okolica jest opanowana przez mutowane istoty. Produkcja daje nam do dyspozycji otwarty świat, który możemy swobodnie przemierzać. Oprócz gęstego lasu, rzeki z malowniczymi wodospadami czy rozległej plaży na splądrowanie przez odważnych czekają skąpane w mroku jaskinie. Jako że pojazd w tym miejscu nie jest sielanką, ważną rolę odgrywają tutaj aspekty survivalowe oraz rozbudowany system craftingu. Ponadto, Sons of the Forest zaoferuje bardziej imersyjne doświadczenia. W świecie gry ujrzymy zmieniające się pory roku i jak na survival przystało, nie będą one mieć jedynie kosmetycznego wpływu na zabawę. Tytuł będzie można zagrać dodatkowo zarówno w trybie dla pojedynczego gracza, jak i w kooperacji. Jeśli lubicie survival horrory, to myślę, że warto ów tytuł obserwować, a może nawet zapoznać się z poprzednią częścią. Jak wiadomo, ta produkcja zalicza już kilka opóźnień, ale studio End Night Games zapewniło, że jest to już ostatnie opóźnienie i gra na pewno pojawi się na początku przyszłego roku, a samo opóźnienie tłumaczą koniecznością wprowadzenia ostatnich poprawek i gwarantują, że produkcja jest już na etapie doszlifowywania szczegółów. The Day Before to survivalowa gra MMO z otwartym światem, która przenosi nas do postapokaliptycznego świata opanowanego przez zombie. W grze przemierzamy rozległą mapę, szukamy przydatnych bądź cennych dóbr i walczymy o przetrwanie, stawiając czoło zarówno hordom żywych trupów, jak i innym graczom. Ci, którym udało się przetrwać, próbują jednoczyć się w koloniach bądź przemierzają okolice, każdego dnia walcząc o przetrwanie i konkurując między sobą o podstawowe dobra. W trakcie zabawy wcielamy się w jednego z ocalałych, który szuka odpowiedzi na pytanie dotyczące stanu świata oraz bierze udział w jego powolnej odbudowie. Musimy nieustannie mieć się na baczności, gdyż w każdej chwili może natknąć się na wrogo nastawionych graczy. Jeśli wdamy się z nimi w walkę, odgłosy wystrzałów mogą przyciągnąć uwagę hord żywych trupów, których pokonanie nie jest prostą sprawą ze względu na ich szybkość, zaciekłość i liczebność. Świat gry przemierzamy na piechotę z perspektywy trzeciej osoby, bądź za kierownicą samochodu. To drugie komplikuje fakt, że auta potrzebują do działania benzyny, która jest towarem deficytowym. Materiały, które mogliśmy już zobaczyć, pokazują, że ten tytuł ma szansę na wzniesienie tego gatunku gier na zupełnie nowy poziom, tym bardziej, że produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 5. Ark 2 to druga odsłona survivalowej produkcji osadzonej w unikalnym uniwersum znanym z poprzedniej odsłony gry, której epoka prehistoryczna łączy się z elementami science fiction. W grze nie zabrakcie znajdowania surowców, wytwarzania szeregu przedmiotów i zabudowań, oswajania rozmaitych bestii, dbania o potrzeby stworzonej przez nas postaci oraz brania udziału w licznych potyczkach z urozmaiconymi przeciwnikami, głównie w formie wielkich gadów i innych fantastycznych stworzeń. Warto wspomnieć, że aktor Vin Diesel nie tylko wciela się w głównego bohatera, ale pełni też rolę producenta wykonawczego. Fabuła zabierze nas na zupełnie nową planetę, gdzie czekać na nas będą nowe przygody. Choć może się wydawać, że nie jest to aż tak istotny tytuł ekskluzywny, to marka Ark stała się szalenie popularna wśród fanów survivalu. Choć przeciętni gracze patrzą na nią z góry, to trzeba przyznać, że pierwsza odsłona była zdecydowanie jedną z bardziej obleganych gier w tym gatunku. Jeżeli z niecierpliwością wyczekujecie premiery drugiej odsłony Ark i zastanawiacie się, czy będziecie mogli zagrać na posiadanym w domu sprzęcie, to już spieszę z odpowiedzią. W produkcji studia Wildcard zagramy zarówno na komputerach osobistych, jak i konsoli Xbox Series XS. Tym razem właściciele PlayStation niestety muszą obejść się smakiem. Odludzie to gra przygodowo-survivalowa opracowana przez debiutujące z polskie studio VCube. Ta niezależna produkcja rzuca bohatera w sam środek Bieszczad, zmuszając go do walki o przetrwanie w podkarpackich lasach. W trakcie rozgrywki wcielamy się w bohatera, który po gwałtownym załamaniu pogody stracił panowanie nad swoim szybowcem i rozbił się w bieszczadzkich lasach. Po odzyskaniu przytomności protagonista odkrywa, że został uwięziony w tytułowym odludziu. Jakby tego było mało, jego radiostacja, przez którą mógłby wezwać pomoc, została zniszczona. Chcąc ujść z życiem, mężczyzna musi rozpocząć wędrówkę przez leśną gęstwinę i stawić czoła czyhającym w niej niebezpieczeństwom. To jak zakończy się przygoda, zależy od naszych poczynań i podejmowanych przez nas decyzji. W lasach napotkamy drapieżniki, m.in. niedźwiedzie, wilki oraz zwierzęta roślinożerne. W większości naszym zadaniem będzie unikanie kontaktu z drapieżnikami, które napotkane na drodze będą nas atakować, czując się zagrożone. Tytuł może pochwalić się realistyczną grafiką wysokiej jakości, z bardzo dobrze odwzorowaną roślinnością, zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz pełnym cyklem dobowym. Nie od dziś wiemy, że powstaje The Outlast Trials, nowa odsłona serii horrorów studia Red Barrels.
Tym razem twórcy mieszają trochę w rozgrywce, proponując zabawę w trybie kooperacji, choć będzie można również grać solo. Sam lub wraz z maksymalnie trójką znajomych przeniesiesz się do czasów zimnej wojny. Produkcja wygląda naprawdę świetnie i nie straciła ani odrobiny tego czegoś, co miały jej poprzedniczki. W ośrodku badawczym będzie nas czekać masę pułapek. Straszyć będą nas poprzebierane i ustawione w nietypowych miejscach manekiny, ale na plecach ciągle będziemy czuć oddech zwariowanych, agresywnie nastawionych nieprzyjaciół. Walka z nimi będzie dość ciekawa, bo skorzystamy z wielu gadżetów. Gra ma mieć swoją premierę w przyszłym roku, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. Już teraz warto ją jednak dodać do listy życzeń na Steamie, aby być na bieżąco z przyszłymi doniesieniami. Ostatni Outlast zadebiutował kilka lat temu, najwyższa więc pora, aby ponownie zacząć się bać. Nightingale to pierwsze dzieło kanadyjskiego studia Inflection Games, którego szefem jest były menadżer generalny pracujący przy grach z serii Mass Effect oraz Dragon Age. Nightingale to osadzony w epoce wiktoriańskiej survivalowy multiplayer, w którym dzięki magicznym portalom przemierzamy różnorodne alternatywne światy. Steampunkowa technologia zderzy się w nich z legendarnymi straszydłami z szeroko pojętego folkloru. W ramach zabawy doświadczymy klasycznych survivalowych elementów, takie jak budowa bazy, eksploracja czy też wytwarzanie surowców. Na swojej drodze spotkamy również NPC-ów, którzy nie przyłączają się do naszej walki czy poszukiwań, ale udzielają informacji lub zlecają misje. Cały czas musimy mierzyć się ze śmiertelnym zagrożeniem ze strony baśniowych kreatur, które nie tylko dybią na nasze życie, ale także niszczą zniesione przez nas budynki. Początkowo Nightingale miało zadebiutować w 2022 roku, ale premiera została przełożona na pierwszą połowę przyszłego roku ze względu na konieczność jej dopracowania. Informacje o przesunięciu premiery gry nigdy nie są niczym przyjemnym, ale jeśli w zamian mamy otrzymać kompletny produkt, a nie coś, co będzie wymagało wieloletniego łatania, to jestem w stanie przeczekać te dodatkowe pół roku w zamian za spełnienie obietnic. Przez ostatnie lata na rynek trafiały dziesiątki, jak nie setki gier survivalowych. Mało które z nich wyróżniały się na tle konkurencji, ale zapowiedziane właśnie Forever Skies ma szansę stać się właśnie takim wyjątkowym tytułem. Jest to polski survival, w którym trafiamy do świata pokrytego toksycznym pyłem. Jest to debiutanckie dzieło studia Far From Home, które założyła garstka twórców pracujących wcześniej przy takich produkcjach jak Dead Island, The Medium czy Dying Light. Akcję Forever Skies osadzono w przyszłości, w której Ziemia została zrujnowana przez kataklizm pogodowy. Nasz bohater musi opuścić bezpieczny pokład podniebnego statku w poszukiwaniu lekarstwa na chorobę wyniszczającą resztki ludzkiej populacji. Jednocześnie eksplorujemy i badamy świat gry. Aby poradzić sobie z wyzwaniami postapokaliptycznej rzeczywistości, musimy wytwarzać przedmioty i zakładać tymczasowe bazy. Nie obejdzie się też bez uzbrojenia, bo w toksycznych oparach kryje się nieznana groza. Wersja demonstracyjna gry jest dostępna na platformie Steam, więc już teraz każdy może przetestować niektóre z zaplanowanych przez twórców mechanik. O tym, że twórcy Conan Exiles pracują nad nową produkcją w uniwersum Dune'y, było wiadomo już od jakiegoś czasu. Podczas Gamescom oficjalnie ujawniono, że nadchodzi gra Dune Awakening, a także zaprezentowano jej pierwszy zwiastun. Gra tworzona przez studio Funcom ma być tytułem dla wielu graczy, łącząc sobie survival z otwartym światem w rozgrywce online, gdzie nie tylko zdobywanie drogocennej przyprawy, ale też samo przetrwanie staje się prawdziwym wyzwaniem. Aby bezpiecznie eksplorować okolice, musimy dbać o chroniący nas przed niesprzyjającymi warunkami kombinezon, budować schronienie oraz unikać wielkich czerwi, które są znane każdemu fanowi Dune'y. Nic więc dziwnego, że to właśnie spotkanie bezimiennego bohatera z tym pustynnym stworem stało się tematem pierwszego zwiastuna nadchodzącej gry. I choć otrzymaliśmy jedynie pozbawiony rozgrywki materiał, to nie sposób odmówić mu efektywności i klimatu. Gra posiada już oficjalną stronę, na której można zapisać się do testów beta gry. Tytuł trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series XS. Pionier to debiutancka gra niezależnego studia. Tytuł jest pierwszoosobową strzelanką MMO, która wykorzystuje znane mechaniki z wielu survivalowych tytułów, takie jak Stalker, Chernobyl Light czy Escape from Tarkov. Akcja produkcji zaprowadzi śmiałków do świata po tajemniczej katastrofie, a wydarzenia zostały umiejscowione na odizolowanej sowieckiej wyspie. Gracze muszą nie tylko przetrwać, ale również zbadać stację Mogilnik. Protagonistą jest były żołnierz, którego towarzysze zaginęli podczas katastrofy. Jego zadaniem jest ich odnalezienie i uratowanie oraz odkrycie sekretów enigmatycznej stacji badawczej. Tytuł skupia się na eksploracji, zdobywaniu przedmiotów oraz wykonywaniu misji. Wykonując zlecone questy, zwiększamy nasz poziom postaci znany tu jako wpływy. W ten sposób odblokujemy lepszy ekwipunek u kupców oraz nowe trudniejsze, też bardziej lukratywne zadania. Podczas gry natrafiamy na 4 frakcje, z których każda posiada odrębne linie questów. W zależności od wspieranego przez nas ugrupowania ujrzymy inne zakończenie. Pioner jest grą wieloosobową nastawioną na rozgrywkę Player vs. Environment. Możemy wykonywać misje fabularne ze znajomymi, spotykać innych graczy oraz współpracować z innymi w rajdach, podczas których mierzymy się z niezwykle silnymi przeciwnikami. Sengoku Dynasty to hybryda wielu gatunków poprzez połączenie elementów survivalu, RPG akcji oraz symulacji. Gra przenosi nas do feudalnej Japonii. W momencie rozpoczęcia akcji
Kraj kwitnącej wiśni jest spustoszony przez głód i wojny. Bohater gracza udaje się do legendarnego chłopskiego królestwa, aby odbudować tam swój dom i zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny. Wydarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszoosobowej, a akcja rozgrywa się w wielkim otwartym świecie, zapewniającym dużą swobodę eksploracji. Otwarty świat stanie przed nami otworem, a my wybierzemy jedną z kilku dróg. Będziemy mogli wcielić się w rozważnego przywódcę miasta, stycznego rzemieślnika specjalizującego się w wyrobie i budowie, wojownika walczącego o sprawiedliwość, a nawet mnicha. Ostatnia rola skupi się na podróżowaniu przez krainę i budowaniu własnych obiektów religijnych. Jakby tego było mało, deweloperzy zapowiadają wciągającą kampanię dla jednego gracza, tryb sandbox oraz kooperację multiplayer. Projekt opracowywało polskie studio Superkami i stanowi on rozwinięcie pomysłu z popularnego Medieval Dynasty. Stalker 2 jest hybrydą FPS-a i survival horroru, a zarazem pełnoprawną drugą odsłoną cyklu zapoczątkowanego w 2007 roku przez grę Stalker Cień Czarnobyla. Połączenie ciekawej fabuły ze znakomitą, choć bardzo wymagającą rozgrywką przyniosło twórcom pierwowzoru bardzo duży sukces. Tym razem studio poszło z duchem czasu i zrezygnowało z wypuszczania produkcji ekskluzywnie na komputery osobiste, przenosząc swe dzieło także na konsole 9 generacji. Akcja ponownie przenosi graczy w mroczne tereny zony, czyli rozległego terenu wokół elektrowni nuklearnej w Czarnobylu, której awaria w 1986 roku poskutkowała jedną z największych katastrof ekologicznych w historii. W grze akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, autorzy oddają nam do dyspozycji otwarty świat, będący jedną z największych map w historii gier wideo. Obejmuje ona zarówno gęsto porośnięte dzikie tereny okalające elektrownie, jak i miasta takie jak Prypeć i Czarnobyl. Eksplorując lokacje realizujemy zadania, popychając fabułę do przodu, a także podejmujemy się rozmaitych misji oraz aktywności pobocznych. Warto dodać, że fabuła nie jest bezpośrednio związana z opowieścią przedstawioną w poprzednich grach spod tego szyldu. Tytuł ten może się pochwalić oprawą graficzną najwyższej jakości i korzysta z nowoczesnych rozwiązań na czele z ray tracingiem. Należy jednak pamiętać, że w związku z zaistniałą sytuacją premiera gry jest wciąż niepewna, więc bardzo mało prawdopodobne, że tytuł ukaże się w 2023 roku. Trzeba jednak mieć na uwadze, z jakim dramatem mierzą się nasi wschodni sąsiedzi, dlatego wskazana jest cierpliwość i wyrozumiałość. Serum to gra survivalowa, w której walczymy o przetrwanie w świecie opanowanym przez tytułową substancję. Produkcja ta jest debiutanckim projektem wrocławskiego Game Island. W Serum wcielamy się w bohatera, który obudził się w zupełnie obcym dla siebie miejscu. Jak się okazuje, kluczem do przetrwania jest fluorescencyjna substancja, jednak jej stosowanie wiąże się z ryzykiem pojawienia się nieprzewidywalnych mutacji. Gracz w trakcie ucieczki zmierzy się z potworami przy pomocy różnego rodzaju broni. Będzie również rozwiązywać zagadki i aktywować sekretne mechanizmy. Istotne stanie się także budowanie schronienia i poszerzanie swojej bezpiecznej strefy. W miarę postępów poznajemy też nowe umiejętności, które zwiększają nasze szanse na przeżycie. Gra łączy sprawdzone mechaniki z gier survivalowych oraz odważne rozwiązania fabularne. Poza upływem czasu dużą rolę odegra nieliniowość rozgrywki, crafting, rozwój postaci i nacisk na interesującą historię. Tytuł wygląda całkiem nieźle i z pewnością ma parę ciekawych założeń, które mogą przyciągnąć przed ekrany wielu graczy. Winter Survival Simulator jest grą survivalową opracowaną przez polskie studio Drago Entertainment i wydaną przez firmę Movie Games. Projekt powstał we współpracy z podróżnikiem Markiem Kamińskim, który zapisał się na kartach historii jako pierwszy samotny zdobywca obu biegunów ziemi. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, a w trakcie rozgrywki przemierzamy skutą lodem i zasypaną śniegiem krainę, a naszym nadrzędnym celem jest dbanie o zaspokojenie podstawowych potrzeb protagonisty. Co prawda z brakiem wody można sobie poradzić, topiąc śnieg bądź napełniając młynarzkę w jeziorach lub rzekach. Sprawę komplikuje fakt, że dookoła panuje zima. Nie dość, że ujemne temperatury stanowią dla nas śmiertelne zagrożenie, to jeszcze pogoda w górach potrafi zmieniać się w mgnieniu oka. Ponadto traumatyczne przeżycia protagonisty nie pozostają przy tym bez wpływu na jego poczytalność. Jeśli nie zadbamy o zdrowie psychiczne bohatera, czasem zacznie on mieć przerażające zwidy. Winter Survival Simulator posiada oprawę graficzną przyzwoitej jakości. Na szczególną uwagę zasługuje pełne detalie otoczenia i realistyczny system oświetlenia. Blind Descent to wieloosobowa gra przygodowa typu survival w otwartym świecie, w którą możemy zagrać z maksymalnie 4 graczami. A głównym zadaniem w grze jest odnalezienie zespołu pionierów, który zaginął podczas eksploracji nowo otwartej kopalni na Marsie. Bohater oraz kilku członków zespołu zaczęli schodzić do głębokiej na 10 mil marsjańskiej jaskini. Podczas zjazdu winda się psuje i tylko nieliczni przeżyją. Nie mamy kontaktu z powierzchnią i nie ma śladu zagubionego zespołu pionierów, po który nas wysłano. Zaczynając eksplorację tunelu, odnajdujemy podziemny świat tuż pod Marsem. Pełen obcego życia, otoczony gęstymi dżunglami i dziwną pogodą. Tytuł ten graficznie wygląda bardzo dobrze. Warto zwrócić uwagę na pełne detale, lokacje oraz bogatą roślinność, jak i szczegółowe oraz realistyczne animacje. Pierwszy raz na temat gry State of Decay 3 usłyszeliśmy latem 2020 roku. Chociaż temat tej produkcji przez ostatnie 2 lata pokrywał się kurzem, to bez obaw, bo kolejna odsłona tego popularnego cyklu nadal powstaje. State of Decay 3
to kolejna odsłona survivalowej gry akcji w otwartym, postapokaliptycznym świecie pełnym zombie. Głównym zadaniem gracza jest przeżycie w realiach apokalipsy zombie, co wymaga gromadzenia zasobów, powiększania grupy ocalałych, rozbudowy kryjówki i obrony przed atakami nieumarłych. Bohaterowie mogą wykorzystać rozmaite rodzaje broni białej oraz palnej, przy czym otwarta walka jest ostatecznością, gdyż ściąga uwagę przebywających nieopodal zombie. Zabawę urozmaicone misje fabularne oraz zadania dodatkowe, a także różne zdarzenia losowe. Co ciekawe, baza graczy poprzedniej odsłony gry cały czas rośnie i niedawno przekroczyła 10 milionów graczy. Gra ma już oczywiście swoje lata, ale jest dostępna w Xbox Game Passie, co bez wątpienia pomaga w regularnym przypływie nowych graczy. Jeżeli ten rozwój będzie dalej trwał, State of Decay, to premiery trójki może dorobić się solidnej społeczności wyczekującej premiery następnej odsłony. The Lost Wild jest przygotową grą akcji utrzymaną w konwencji survival horroru. Produkcja została opracowana przez niezależne studio Great Ape Games, a jej powstanie było możliwe m.in. dzięki wsparciu finansowemu ze strony firmy Epic Games. Gra zabiera nas w podróż do tajnego ośrodka badawczego położonego w japońskiej dziczy. W wyniku tragicznego w skutkach incydentu miejsce to zostało opanowane przez dinozaury. W trakcie zabawy wcielamy się w reporterkę śledczą, która została tu uwięziona wraz z krwiożerczymi bestiami. Warto przy tym pamiętać, że za zachowanie dinozaurów odpowiada zaawansowana sztuczna inteligencja, która na bieżąco uczy się naszych sztuczek i dostosowuje się do nich. Sprawia to, że musimy często zmieniać taktykę i stosować nowe rozwiązania. Akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Podczas rozgrywki realizujemy zadania popychające opowieść do przodu. The Lost Wild działa w oparciu o technologię Unreal Engine. Autorzy dobrze wykorzystali jej możliwości, bo oprawa graficzna tego tytułu prezentuje się naprawdę na wysokim poziomie. Road to Vostok jest hardkorową, singleplayerową grą survivalową z perspektywy pierwszej osoby. Akcja gry osadzona jest w postapokaliptycznym świecie, a konkretnie w strefie na granicy Finlandii oraz Rosji. Warto zaznaczyć, że jest to projekt jednoosobowy, za który odpowiada były porucznik sił zbrojnych Finlandii, co może sugerować, że zostanie położony duży nacisk na realizm. Tytuł zawiera dynamiczne zdarzenia, pokroju zrzutów zaopatrzenia czy zasadzek bandytów. Uświadczymy w nim również system pogodowy. Gra nie oferuje jednego dużego otwartego świata, zamiast tego jej teren został podzielony na kilka indywidualnych map, po których i pomiędzy którymi możemy swobodnie się przemieszczać za pomocą specjalnych punktów. Jeśli ten tytuł Was zaciekawił, to możecie go już dodać do swojej listy życzeń na Steamie i cierpliwie czekać. Ponadto demo tej produkcji pojawiło się kilka miesięcy temu, więc możecie śmiało przetestować ten tytuł. The Relictis opiera się na klasycznych składnikach survivalu, które już uczyniły The Forest hitem, ale doprawia je innowacjami, a nowy silnik Unreal Engine 5 jest tylko jednym z nich. Wcielamy się w bohatera, który rozbił się w kosmicznej kapsule wraz ze swoimi przyjaciółmi. Zabawę musimy zacząć od niczego, eksplorując i budując naszą bazę od zera, cały czas broniąc się przed zmutowanymi zwierzętami i ludźmi. W trakcie zabawy masz zadanie odkryć tajemnicę mechanizmu obronnego, podnieść z napromieniowanego torfu wielką, pulsującą podstawę, a nawet zdobyć po drodze wiernego czworonożnego przyjaciela. Z powodu napromieniowania wiele zwierząt zmutowało w potwory, które musisz zwalczać za pomocą częściowo samodzielnie wykonanych, a częściowo zaawansowanych technologicznie broni. Unreal Engine 5 i ciekawe pomysły mogą sprawić, że The Relictis stanie się survivalowym hitem. Już teraz zaprezentowane materiały prezentują się naprawdę dobrze. Tym bardziej, że pokazany do tej pory materiał to pre-alpha, której graficznie i technicznie daleko jeszcze do finalnego produktu. Rooted to survival osadzony w postapokaliptycznym świecie inspirowanym serią The Last of Us czy DayZ. Świat eksplorujemy w widoku trzecioosobowym, zdobywając wiedzę na temat środowiska, roślin i zwierząt. Znalezione zasoby wykorzystujemy do budowy schronienia, wyposażenia i broni, musimy zadbać również o pożywienie. Z czasem uczymy się wytwarzać coraz bardziej zaawansowane przedmioty, także z użyciem mechanizmów elektronicznych i hydraulicznych. Możemy również zapewnić sobie towarzyszy, oswajając i trenując zwierzęta oraz przydzielać im zadania chronienia nas lub polowania. Obecnie na temat Rooted nie wiadomo za wiele. Gra jest stworzona przez 5-osobowy zespół, który najpewniej dopiero jest na samym początku swoich prac. Mimo to, ekipa odpowiedzialna za projekt ma się czym już pochwalić. Ponieważ zaprezentowane materiały wyglądają obiecująco i trzeba przyznać, że oparcie całego systemu oświetlenia o lumen robi wrażenie. Instinction jest grą akcji, dla której źródło inspiracji stanowiła kultowa seria Dino Crisis, zapoczątkowana w 1999 roku. Produkcja zabiera nas w podróż do krainy, którą niczym filmowy park jurajski opanowały dinozaury. W Instinction akcję możemy obserwować z perspektywy pierwszej bądź trzeciej osoby. Przemierzając rozległy świat gry, zajmujemy się przede wszystkim realizując zadania popychające fabułę do przodu. Poza tym na wykonanie czekają tu zróżnicowane misje poboczne, rozgrywkę dodatkowo urozmaicają różne zagadki. Podczas eksploracji musimy nieustannie mieć się na baczności, gdyż na naszej drodze mogą stanąć zarówno wielkie prehistoryczne gady, które możemy łatwo dostrzec z daleka, jak i mniejsze osobniczki, trudniejsze do wypatrzenia, pośród gęstej roślinności.
Dinozaury eliminujemy, robiąc użytek z broni palnej lub białej. Czasem zdobywamy rozmaite ulepszenia, dodatki oraz skórki dla naszych narzędzi mordu. Pozwalają one nie tylko stawić czoła coraz potężniejszym wrogom, lecz również dostosować broń do indywidualnych preferencji i stylu gry. To od nas zależy, czy będziemy działać po cichu, skradając się w gęstwinie oraz posyłając dinozaury do piachu z zaskoczenia, czy też spróbujemy strzelać do wszystkiego, co się rusza. Produkcja ta pozwala zarówno na zabawę w pojedynkę, jak i na rozgrywkę w trybie multiplayer. Zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczka i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Dajcie znać, jak Wam się podobają premiery i na który tytuł czekacie najbardziej. Trzymajcie się!